Satsika everyone, witajcie kochani, witam Was serdecznie w sobotę 22 października, bardzo słoneczny dzień. Dzisiaj od rana były porządki, w poniedziałek jest Diwali i mąż z kuzynem wybliczowali, odkurzyli i wysprzątali całą górę już, potem samochód, a dół zrobimy jak wrócimy, bo wybieramy się troszeczkę na dwór, bo jest ładna pogoda i szkoda by nie skorzystać. No, zobaczymy co ciekawego dzisiaj zobaczymy, planujemy jechać na wesołe miasteczko. Anaya, what are you doing? What are you doing? Ja już pranko zrobiłam, posprzątałam kuchnię, tylko jeszcze dzisiaj nic nie gotowałam. A no ja się bawię, słuchajcie, świeczkami. Ale jak jej zwracam uwagę, to znowu je wyciąga, a jak nie, a jak ignoruje, to je zostawia, więc na razie ignoruje, to się nimi nie bawi. A no ja robię herbatkę z truskaweczką, z kukurydzą. Dobra. To w drogę. Jak Wam się podoba, jak mam zaplecione włosy? Czy rozpuszczonych lepiej? Hello. Dragon and soldiers in Chinese and castle. What is dragon. Dragon. Look, there's a dragon. There is another dragon. More dragon. Jedziemy kupić zabawki na Diwali. Prezenty dla dzieci. What is this? Daddy, go that way. You want baby? Or scooter? Let's go home. And then this one. Arvi, what do you like it? Tell me. What do you like? Hey, you love toys? What about this one, Arvi? Arvi, cars. Arvi, here, on this side. Check this side. Cars. And now this? This is Hoover. Hoover? No, walking. Walking. Kupiliśmy hulajnogę dla Enai. Dla Arwiego się jeszcze wahamy. A żeby wyjść, kupiliśmy im Play-Do. Holding? Oh my. Ale wystrzelili do przodu. Idziemy znaleźć bank męża, żeby zmienił adres. O, jest tam Lloyd's, bo to są wszystkie banki. Koło siebie, a my jeszcze adresów nie pozmienialiśmy. Mami, dziś ej, czaczu! Da Harvey zły w czaczu. Bank jednak zamknięty. Był do pierwszej, a jest druga. Więc idziemy sobie pochodzić. Mamy parking na jeszcze godzinę. Oni są tam do przodu, a no ja się wleczę. What? This is not bench to sit. You tired? Are you tired? Facet, oglądają elektrykę. Co za niespodzianka. Tutaj koleś nawraca wiernych.
Bóg mnie kocha, ja to wiem. Nie potrzebuję nawracania na ulicy i mówienia, że wszyscy spadną w piekle. Anaja! Put this back here. This is not place to hide. You. You. You naughty, yeah? You are naughty? Yeah, sorry, mommy. And I am hiding there, yeah. Mommy, you see Naya there. You found, mommy found Naya there. Yeah. You hide. Never you. Yeah. Peekaboo. Never you. You found me? Never. You see mommy. You didn't see mommy? Yeah. Nie, jeszcze doszły duchy. Look what is here. Okay, you do? Which? He's in place. Yeah, like, okay, like this. Like this. Arby, this way. This way. Dotarliśmy, mieliśmy. Zgubiliśmy się parę razy. Anaja zasnęła. Ale jesteś fan ferry. No, because I was holding his hand. Bye bye. Bye bye, Army. He was giving to you. He was loving. Yeah, I know. He was great. Hello, hello. Can't wait. Oh, my God.
Z tego dobrego, czas wracać do domu. Ale się podobało Arwie, bo to było najważniejsze. Enai też. No. Właśnie wróciliśmy, jest godzina 4:20. Dzieci bawią się Play, do które kupiliśmy. Ciao, ciao. Ja zaraz będę robiła jakąś kolacyjkę dla nich. Albo późny obiad drugi. Może nuggetsy albo coś. Zobaczymy. A mój mąż z kuzynem pojechali pomóc znajomym. Znaczy znajomy znajomego ma takeawaya i potrzebuje dodatkowego kierowcę, więc sobie pojechali we dwójkę pomóc. Będą gdzieś o 9:00 skończą, więc będę to o 9:30. Mój mąż jutro pracuje. Raz na dwa tygodnie musi pracować jeden dzień w weekend. No i tyle z naszego wypadu. Było bardzo sympatycznie, mimo że nie mogliśmy znaleźć tego miejsca. Bo na początku nie mogliśmy znaleźć, gdzie to dokładnie jest, tylko wiedzieliśmy, że to jest Wigan. Potem, że znalazłam, że to niby na stadionie, ale nie wpisałam, że to jest parking od stadionu, tylko wpisałam stadion. No i dojechaliśmy tam i tam nic nie ma. Ale odkryliśmy wielgachną galerię, dużo sklepów i tak dalej. No ale jedziemy, no i nie widać nic, nie? No to potem pisałam, że parking od tego stadionu i nas wyprowadziło jakby dookoła tej całej galerii, tych sklepów, tam restauracji i tego stadionu od drugiej strony. I droga była zamknięta, tak był, tam był parking numer 4. A my byliśmy na parkingu numer 1, w sensie szukaliśmy parkingu numer 1. No i jeszcze na to samo ustawienie GPS-u, jak zajechaliśmy do tej zamkniętej drogi i zawróciliśmy, to pokazywało nam drogę naokoło znowu z powrotem. I mówimy, że spróbujemy je... Do what? Na nosi cic. That's it? Yeah. Okay, let's go. A do. I ten, i spróbowaliśmy jeszcze raz, jak nie znajdziemy, to już koniec na dzisiaj. Teraz wam pokazuję, że są lampki rozwieszone i niezapalone, bo się szykujemy do Diwali, jak wspomniałam, i lampki rozwieszyliśmy już w środę albo wtorek,
więc są na schodach, w salonie, w jadalni i jeszcze będą rozwieszone na piętrze gdzieś i no jeszcze gdzieś tam porozwieszamy, ale na razie są w tych trzech miejscach. Bardzo to ładnie wygląda. A wracając do naszego zgubienia się, no to już po tym trzecim podejściu zajechaliśmy i rzeczywiście już z daleka było widać, że jest. Ale to był kawałek od tego pierwszego miejsca, gdzie jechaliśmy, od tego drugiego miejsca, gdzie jechaliśmy, więc no trzech razy sztuka. Arvi miał mega frajdę na jeżdżenie na karuzeli dla tych dorosłych. Pierwszy raz jeździł na takiej karuzeli. Do tej pory to był tylko na samochodzikach, na jakiejś takiej ciuchci dookoła i na takich rzeczach, co tutaj też pokazywałam, co Enaja była, więc nie miał doświadczenia w takich karuzelach. Był na tym pierwszy raz i naprawdę mu się podobało. Za to ja nie mogłam się odprężyć, w sensie mi się też podobało oczywiście, ale przez to, że Arvi był ze mną i on tak latał cały czas. Próbowałam go, wiecie, przytrzymać, tak żeby było bezpiecznie dla niego, szczególnie dla jego głowy. No i mój mąż do mnie mówi, czemu tak się chowałaś za nim? A ja mówię, ja się nie chowałam. Ja próbowałam moją głową przytrzymać jego głowę, bo jak trzymałam go tak, jakoś za szyję czy za ten, no to nic nie dawało, nadal mu ta głowa latała. Więc próbowałam zablokować moją głową, jego głowę, czyli jak to była jego głowa, to ja się tak wychylałam od tej strony, wtedy jego głowa latała tylko między moim ramieniem a głową, jeśli wiecie, o co mi chodzi. No, ale Arvi mu się mega podobało, ale powiem wam, że jakbym go tak nie trzymała, to rzeczywiście by tam latał po tej po tym siedzeniu w każdą możliwą stronę, bo te pasy, co tam były, no to go tak, no, wyleciał ci by raczej nie wyleciał, ale by się mega poobijał, więc jednak pod nadzorem dorosłego musi być i to takiego dorosłego, który rzeczywiście będzie się martwił i przytrzyma mocno, bo ja go na początku trzymałam w talii, potem go tak trzymałam za całą tutaj klatkę piersiową do siebie, a potem jeszcze tą głowę blokowałam swoją głową, więc naprawdę pełne zaangażowanie, ale i tak mi się podobało, jemu się podobało, a najlepsze jest to, że mojemu mężowi też się podobało. On na takie karuzele do tej pory nie chodził. On mówi, że to dla samobójców, po cholerę mam tam iść i w ogóle takie, wiecie, że głupota i w ogóle. No a teraz chyba chciał, nie wiem, się troszeczkę popisać przed kuzynem czy co i tak mówi, zażartował sobie, że a to może my pójdziemy? Ja mówię, no idź, nie? No i wzięli Arviego, poszli w trójkę. I ogólnie bardzo mu się podobało. Mówisz, że najlepsze to jest to, że cały czas to cię tak zmusza do takiego śmiechu, chichotu i wrzasku, w sensie takiego, wiecie, od środka, nie? Takie sobie, które nie kontrolowały śmiech, więc to jest fajne. A jedyny problem, jaki mieli, to, że oni chcieli siedzieć tak, że tam z jednej strony kuzyn, z drugiej strony Arvi pomiędzy, ale ten kierownik tej karuzeli mówi, że zmiażdżą Arviego, nie? Więc siedzieli kuzyn, mąż i Arvi, no i to był na środku i cały czas zjeżdżał na kuzyna i go poobijał. Ale na Arviego nie było, Arviego tak otoczkę, że tak powiem, wokół niego zrobił, ale też właśnie go trzymał i mówi, że go też trzymał tak za policzki, za kark, żeby mu głowa nie latała. Więc no mieliśmy trochę zabawy, fajnie było, sympatycznie i planujemy jechać znowu. Mój mąż mówi, że musi wypróbować tam, gdzie ja byłam. Jeszcze tam były chyba trzy inne jakieś, więc też planuje się przejść. Do 30 października jest ten te karuzele koło nas, więc no, planujemy jeszcze raz pojechać. Fajnie, że się otworzył i że, bo ja kiedyś jak byłam młodsza, to ja dużo na takich rzeczach jeździłam, naprawdę, bo my co lato jeździliśmy nad morze z rodziną i tam zawsze było właśnie wesołe miasteczko i co roku był inny jakiś taki szałowa karuzela, pamiętam, że najtrudniejszy, czyli najtrudniejszy, najstraszniejszy był Aladdin, który wyglądał bardzo niepozornie, bo on tak jeździ tak o tylko, ale jakoś tak, że wszystkim było niedobrze po tym. A ja jeździłam na tych wszystkich bębenkach, nad rowerem do góry nogami, jakieś inne pierdoły, bardzo to lubiłam. Oczywiście te takie skakanie na trampolinie, na tych gumach, to też. Pamiętam, że we Francji czy gdzieś byliśmy na takich rękach, która tak mega się też, no wyszczałowe te takie różne karuzele, to rzeczywiście moja mama
nie wiem, czy nadal jest pasjonatką, ale była pasjonatką tego i nas w to wkręciła i my bardzo to lubiałyśmy. Wszystkie, że tak powiem, siostry zawsze chodziłyśmy na te wszystkie karuzele. Na początku mama chodziła z nami, a potem już tak trochę stopniowo mniej. Głównie dlatego, że my szłyśmy już same, już byłyśmy samodzielne i powiedzmy, byłyśmy starsze. No a my, ja tutaj dawno nie byłam na takiej karuzeli, bardzo dawno w sumie. Nie wiem, czy byłam na jakiejś karuzeli, od kiedy męża poznałam, bo on nie jest fanem. Byliśmy na tym kole w Liverpoolze, o ile to można nazwać. A potem jak już byliśmy na takich tych, to byliśmy już z dziećmi, to się jeździło, wiecie, na samochodzikach, nie, na takich rzeczach bardziej delikatnych. A wy lubicie karuzele? Jeździcie na karuzelach? Jeździcie z dziećmi sami, czy porzuciliście to, jak już macie dzieci? Dajcie mi koniecznie znać. Dobra, kończę tą moją pogadankę. Taki myszmasz jak zawsze. Jak się rozgadam i mam ciszę i nie ma nikogo, kto mi tu przerywa, to zaczynam gadać bez ładu i składu, byleby gadać, bo po prostu nie umiem się zamknąć. Dobra, na razie, pa! Pozdrawiam Was i życzę Wam miłego weekendu!